witam was wszystkich serdecznie dzisiaj. Niedziela, weekend, trochę odpoczywamy, więc wybrałem się moją ulubioną trasą. Miejsce, które chciałem wam pokazać, to nic innego jak Snowdonia. Narodowy Park Północnej Walii. Ktoś tam strasznie katuje alarm samochodowy, także przejdę sobie wyżej, to sobie porozmawiamy. Nie wiem, co prawda, czy nie będzie wiało tutaj, bo trochę wieje i może być mnie kiepsko słychać. Ale korzystając z tego, że jedziemy w dwójkę, Boże, nie mam kondycji, aż mi się przypomina moja przygoda na Takao? Na górze Takao chyba. Kto nie oglądał vlogów z Japonii, to serdecznie zapraszam. Fajna seria wyszła i ogólnie fajna przygoda. Pięknie tu jest. No, tutaj trochę nie wieje, to mogę wam co nieco powiedzieć. Więc ogólnie tą miejscówkę, bo to jest przy drodze A5, więc jakbyście kiedyś jechali do Dublina, do Holyhead, a będziecie mieli dużo czasu, to jest dla kierowców informacja. Będziecie mieli dużo czasu, to możecie sobie zjechać. To możecie nie jechać górą, tylko jechać drogą najpierw M54, potem drogą A5 i wylądujecie właśnie tutaj, czyli w Snowdonii. Dla każdego miłośnika gór coś pięknego i nie musicie nawet, tak jak ja teraz, się zatrzymywać, jak nie macie czasu, ale sam przejazd tędy robi wrażenie. Ja to odkryłem całkiem przez przypadek kiedyś, ponieważ w poprzedniej firmie, jak pracowałem, miałem za dużo czasu. Oj, woda tutaj jest strasznie duża. Miałem za dużo czasu i stwierdziłem, że sobie pojadę inną trasą, bo tam mnie jeszcze nie było. No i tak tutaj trafiłem, bo to będę miał całe mokre. Niby strumień, a wody pełno na tym mchu. Korzystając z tego, że mam dzisiaj dość sporo czasu, to pozwiedzamy sobie tutaj trochę. O, mokro tutaj całkiem. Tak przy okazji, serdeczne pozdrowienia dla auspicjusza, który na tym Takao prawie mnie zabił. O! Ale spoko, ja siebie też kapię. Ostatnia prosta. Czy może nie taka prosta? O, tutaj na górze wieje nie z tej ziemi, ale jeszcze trochę. Jeszcze chwila. Coś wam pokażę. Powiem wam, że dla tego widoku warto było się zmęczyć, naprawdę. Sami popatrzcie. Oczywiście Snowdonia oferuje dużo więcej atrakcji. Tutaj akurat ten parking jest mi bardzo po drodze. Sobie na nim stanąłem, korzystając z tego, że miałem czas, to sobie wszedłem. Także jeżeli ktoś chce turystycznie zwiedzać, mi się wydaje, że Snowdonia jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w całej Walii. Ale ja lubię góry, to mogę nie być obiektywny. Pasowałoby zejść, gdzie tu było wejście?
pora zejść w dół. Ja wiem, że wyglądam trochę dziwnie jak Eskimos, ale tutaj tak wieje, że nie da się wytrzymać po prostu. Musiałem się obadurzyć. No, zejście tu jest trochę hardkorowe. Właśnie spotkałem parę Polaków. Przyszli sobie też podwiedzać. Szybka wymiana zdań. To jest to, czego mi brakuje w górach, wiecie, bo kiedyś w górach, ja pamiętam jak byłem dzieckiem jeszcze, kogokolwiek nie spotykało się na szlaku, to się na chwilę tam, chociaż się dzień dobry powiedziało, to tam się chwilę porozmawiało, szło się dalej. A teraz? Teraz w górach wszyscy są anonimowi, w Bieszczadach na szlakach górskich budują schody i generalnie turystyka. No nie dla mnie. Jak to moja babcia mówi, ja pod tym względem jestem człowiek starej daty. A no i stanowczo odradzam wam schodzenie ze ścieżek i chodzenie swoimi drogami, bo ja powinienem być w tym momencie tam ścieżka na dół jest, tam jest moje auto. Nie wiem, czy to jest jakieś zejście, no. Spróbujemy. Coś z tego może będzie. To jezioro tutaj jest przepiękne. Naprawdę. Zresztą jak się okazuje, nie jest ono jedyne tutaj. No i w ten oto sposób właśnie już opuszczamy Snowdonię razem z kolegą. Kierujemy się do Holyhead na prom. Także dzisiejszego odcinka to będzie na tyle. Jeszcze raz przypominam, jeżeli macie czas, zamiast jechać górą, droga A5. Od Birmingham jedziemy autostradą M54 i potem jedziemy A5. I to jest właśnie ta droga, którą właśnie jedziemy i widzicie ten po prostu zabójczy widok. Bo ten widok to jest coś pięknego. Do Holyhead 54 km. Mnie nogi bolą, jak nie wiem, będę spał jak dziecko. No i cóż, na dzisiaj się z wami żegnam. To jest taki eksperymentalny kolejny odcinek. W weekendy, jeżeli będę miał czas i będzie po drodze coś ciekawego do zobaczenia, czy mógłbym się z wami podzielić, podać miejscówkę, może ktoś jeszcze tam zajrzy, zobaczy sobie, zwiedzi cokolwiek, zamiast siedzieć po prostu i chlać wódę na parkingach. No to tak, to będę się z wami dzielił takimi miejscówkami. Wtedy nie będzie Q&A, tylko będzie film właśnie tego typu dla chcących trochę zobaczyć świata i pozwiedzać. Ja tymczasem zostawiam was z tym obłędnym jakże widokiem. No i do zobaczenia jutro w Dublinie, bo kolejny roadblock zaczynamy w Irlandii. Trzymajcie się. Pyk!